Dziecko, które umiera w którymkolwiek momencie swojego życia, choćby przed swoimi narodzinami, jest takim samym człowiekiem jak ty czy ja. Należy mu się szacunek, godne traktowanie, a zatem i godny pochówek. W najbliższą niedzielę 18 października na całym świecie obchodzony będzie Dzień Dziecka Utraconego. W Dębicy po raz pierwszy odbędzie się uroczysty pochówek blisko 90 maleństw. W tym roku po raz pierwszy właśnie w Dębicy będzie pochówek dzieci utraconych. To są dzieci, które narodziły się na przykład w bardzo wczesnej ciąży. W ogóle na każdym etapie ciąży, prawda, to dziecko, my nazywamy te dzieci, to jest taka nazwa dzieci utraconych. I po raz pierwszy, 18 października będziemy chować w uroczysty sposób z kapłanem na cmentarzu te dzieci. W tym roku obchodzimy jeszcze, cały prawda, czas, tak. Cały czas setną rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, który jest naszym patronem, patronem hospicjum domowego. I to jest taki nasz dar na tą setną rocznicę tych urodzin Ojca Świętego. Ojciec Święty bardzo, myślę, był bliski takich dzieci, tych dzieci nienarodzonych, prawda? Często o tym mówił, prawda? Więc my chcemy, żeby zainicjować te pochówki, żeby one się odbywały cyklicznie i tak będzie. Będą w przyszłym roku dwa razy te dzieci chowane. Będzie to w okresie, w niedzielę po święcie świętości życia, więc świętości 25 obchodzimy Dzień Świętości Życia i w pierwszą niedzielę po tym święcie będzie kolejny pochówek i zawsze właśnie z kolei 15 października jest Dzień Dzieci Utraconych, prawda? I zawsze w niedzielę po tym dniu będziemy chować kolejne dzieciątka. W intencji rodziców, którzy doświadczyli utraty dziecka, o godzinie 13 w Kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy odprawiona zostanie msza święta. Wszystkie dzieci zostaną uroczyście pochowane na cmentarzu przy ulicy Wielopolskiej. Pracowałam też w poradni rodzinnej. To jest ogromny ból rodziców, który trwa. To nie jest tak, że bardzo szybko przechodzimy do codzienności. Ta żałoba czasem bardzo długo trwa, dlatego że dziecko nieraz właśnie pozostaje w szpitalu, ponieważ rodzice nie wiedzą, to jest też bardzo ważne, że oni mają prawo do pochówku na każdym etapie utraty tego dziecka, nawet w tych bardzo wczesnych ciążach. Tylko pewno, no, trzeba spełnić pewne warunki, bo jeżeli już dziecku można określić płeć, prawda, mniej więcej gdzieś w 20, 21 tygodniu, to nie ma problemu, dziecko można zabrać do domu i pochować w własnym zakresie. Poza tym rodzice, matka ma prawo do urlopu macierzyńskiego, do wszystkich tych świadczeń, które jest związane z urodzeniem dziecka. Jeżeli jest ciąża dużo mniejsza, kiedy jeszcze nie można określić tej płci, rodzice mogą wystąpić o badanie genetyczne. Jeżeli to do badania genetycznego przygotowuje i wysyła to badanie szpital, prawda? Jeżeli będą mieli wynik badania genetycznego, otrzymują takie zaświadczenie o martwourodzonym dziecku i z tym zaświadczeniem mogą iść do USC, gdzie dostają akt urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko zmarło, i również mają wszystkie świadczenia, mogą pochować to swoje dzieciątko, nawet bardzo maleńkie. Bo jeżeli wiemy, że dziecko w momencie poczęcia, znaczy początek to jest, poczęcie to jest moment jakby połączenia się komórek, a więc nawet te bardzo, bardzo małe, bardzo wczesne ciąże można pochować. Można też, na przykład jeżeli ktoś nie chce takiego pochówku bardzo, bardzo, a takiego właśnie, no, żeby mieć te świadczenia i tak dalej, nie chcę robić tych badań genetycznych, bo też tak jest, to wystarczy, żeby dostał takie zaświadczenie od lekarza, który, no, wydaje mu, że doszło do urodzenia martwego dziecka, i wtedy w własnym zakresie może pochować to dziecko, no, jednocześnie nie otrzymując żadnych świadczeń, jeżeli nie ma tego badania genetycznego. Wiele rodziców o tym nie wie i dlatego te dzieci zostają w szpitalu i my nie chcemy, żeby one tam zostały. Chcemy po prostu je godnie pochować i przygotować jeszcze takie miejsce,
miejsce, żeby każdy rodzic wiedział, że może podejść tam i pomodlić się w każdym czasie, o każdej porze. To pierwsza taka inicjatywa Dębickiego Hospicjum Domowego działającego przy parafii Miłosierdzia Bożego, zorganizowana przy wsparciu miasta Dębicy, które pokrywa koszt pochówku. W planach jest budowa miejsca pamięci dzieci utraconych, pomnika ku czci wszystkich maleństw, które odeszły.